chcę bardzo mocno podkreślić, ubiegam się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej, nie o tytuł prezydenta Rzeczypospolitej, bo na razie tytuł prezydenta Rzeczypospolitej jest od prawie 5 lat wykonywany, a ja się ubiegam o urząd. Więc proszę Państwa, chcę się spotkać z moimi rodakami we wszystkich zakątkach kraju, tak jak powiedziałem, bo uważam, że i kandydat na prezydenta, a potem prezydent, po prostu musi wiedzieć, w jakich warunkach żyją jego rodacy, a to wymaga obecności. Nie wystarczy spotkać się w Warszawie, nie wystarczy obejrzeć reportaż w telewizji. Trzeba być, trzeba dotknąć, trzeba porozmawiać. I dzisiaj uważam, że Polska przede wszystkim potrzebuje odbudowy gospodarczej. I ten wniosek jednoznacznie nasunął mi się przede wszystkim po wysłuchaniu zeszłorocznych maturzystów, którzy w 80% w sondażu powiedzieli, że nie widzą dla siebie tutaj w naszym kraju, w Polsce perspektywy. No, proszę Państwa, wniosek jest krótki. Jeżeli młode pokolenie, jeżeli młodzi ludzie wyjadą, bo Polska nie stworzy im tutaj warunków do życia, władza w Polsce nie stworzy im warunków do życia, to za parę lat, za paręnaście lat, za parę dziesiąt lat nie będzie jednego pokolenia i nie będzie następnego pokolenia, a to stanowi zagrożenie dla dalszego istnienia naszego państwa. Znaczy ja się nie waham tego powiedzieć, tak? To jest kwestia egzystencjalna Polski. Państwo będzie istniało albo nie będzie istniało. Nie będzie nas tutaj, nie będzie państwa polskiego. Być może będzie tylko z nazwy, ale podejrzewam, że też nie, bo my pamiętamy z naszej historii, że były takie czasy, kiedy Polski nie było nawet deklaruję, że zaraz po, jeżeli Polacy mnie wybiorą i obejmę urząd prezydenta Rzeczypospolitej, powołam Narodową Radę Rozwoju. Bo oczywiście nikt nie jest geniuszem. Potrzebni są eksperci. Ja będę z tymi ekspertami dyskutował i będziemy wypracowywali rozwiązania, które potem będą przełożone na projekty ustaw. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, może z niej korzystać. Ja uważam, że wręcz powinien z niej korzystać. Prezydent Komorowski miał 23 inicjatywy ustawodawcze za 5 lat. Wiecie Państwo, no, prezydent profesor Kaczyński miał 47, więc no cóż tu wiele komentować, jeśli chodzi o poziom aktywności, a prezydentura trwała krócej. Prezydent podpisywał niestety te ustawy, które były niekorzystne dla całego społeczeństwa, choćby podwyższenie wieku emerytalnego wszystkim Polakom, a kobietom na wsi aż o 12 lat. A w miastach 7, więc to po prostu uderzyło we wszystkich. Chociaż ja jestem przekonany, że nie było takiej potrzeby i to było pójście po najmniejszej linii oporu. Uważam, że ta zmiana musi być cofnięta i taki projekt też zostanie przeze mnie wniesiony. Kobiety powinny pracować do 60 roku życia przymusowo, mężczyźni do 65. Jeżeli ktoś chce dłużej i zdrowie mu na to pozwala, proszę bardzo, może dłużej. Ja uważam, że prezydent ma dwa zasadnicze obowiązki. Po pierwsze, stać na straży spraw społecznych, bo ma mandat z powszechnego wyboru i jest wybrany przez społeczeństwo i przede wszystkim społeczeństwu powinien służyć. Po prostu jest sługą Polaków prezydent i takie powinien mieć podejście. I druga sprawa jest sługą Rzeczypospolitej, czyli sprawy państwa powinien mieć na względzie. Oczywiście to się zazębia, bo jak oderwać sprawy państwa od spraw społeczeństwa, które stanowi naród tego państwa? Proszę Państwa, prezydent się nie musi zgadzać z tymi grupami społecznymi, przecież nie o to chodzi. Ale powinien traktować wszystkich Polaków podmiotowo, bo mają prawo Polacy różnić się w swoich poglądach. Tak samo jak prezydent powinien mieć swoje poglądy i powinien je Polakom przedstawiać. Mają prawo się ludzie różnić w demokracji, to jest naturalne, ale prezydent nie ma prawa nikogo wykluczać. Nawet tych, z którymi się nie zgadza. Powinien się spotkać i mieć odwagę powiedzieć, proszę Państwa, ja się z Wami nie zgadzam, ale oczywiście Wy macie prawo mieć swój pogląd. Macie prawo realizować polskie przepisy. Jeżeli macie podpisy, proszę bardzo, proszę, możecie złożyć inicjatywę ustawodawczą. Wystąpić. Przyjdzie do mnie ta ustawa, będę się wtedy zastanawiał, aczkolwiek nie podzielam Państwa poglądu na ten temat. To jest, taką postawę powinien przyjąć prezydent, bo powinien być kreatorem dialogu. Powinien starać się zasypywać spory. Powinien starać się godzić społeczeństwo, a nie pogłębiać podziały, a nie wykluczać ludzi, a nie udawać, że ich nie widzi, ich i ich trosk, problemów, tego, że im się bardzo często źle dzieje. Tak jak teraz jest z rolnikami. Gdzie jest prezydent Rzeczypospolitej? Powinien być mediatorem w tym konflikcie między rolnikami a rządem. Ale może się obawia, bo przez 5 lat nic dla rolników nie zrobił, poza tym, że se jeździł na dożynki w Spale. I spotykał się z rolnikami tylko przy okazji tańców ludowych. Co prezydent zrobił w tych sprawach? Nic. Nawet nie słyszałem o tym, żeby podjął jakiekolwiek rozmowy z ministrem rolnictwa tutaj wewnątrz.
A minister rolnictwa to już nie wspomnę. Nazywa rolników frajerami i mówi, że on będzie z biznesmenami rozmawiał. Tak było. I to jest, przepraszam uprzejmie, przedstawiciel partii, która się mieni partią chłopską? Oni mówią, że oni są spadkobiercami Witosa? No to chyba jakaś kpina jest kompletna. Jakie rekompensaty z tytułu embarga Sawicki uzyskał? Absolutnie nic adekwatnego dla polskich rolników. Dlaczego? Dlatego, że są po prostu oni beznadziejnie słabi. Nikt się z nimi nie liczy. I to pokazuje też obecny brak ich udziału w jakichkolwiek rozmowach na temat agresji rosyjskiej na Ukrainę. To oni przede wszystkim powinni dbać o to, żeby konflikt, żeby ta wojna się zakończyła, bo to jest kwestia bezpieczeństwa Polski. To jest wojna, która toczy się za naszą granicą. Oni powinni o to zabiegać, oni powinni być przy stole rozmów. Po to, żeby właśnie doprowadzić do zakończenia tego konfliktu. Ale ich nie ma, bo nikt ich do tego nie zaprosił. Czy chociaż byli, żeby rozmawiać z Tuskiem, żeby choćby Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej w tych rozmowach wziął udział? Ja nic o tym nie wiem, żeby taką rozmowę z nim przeprowadzili. No to pokazuje, proszę Państwa, całkowicie bierną postawę. To pokazuje, że Polska przez 8 lat zdecydowanie się cofnęła i w dziedzinie polityki zagranicznej, i w moim przekonaniu także, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. I to jest dzisiaj wielkie zadanie dla prezydenta Rzeczypospolitej. Dlatego Polska potrzebuje nowej, zupełnie innej prezydentury. Prezydentury, tak jak powiedziałem, odważnej, ale zarazem rozważnej i ukierunkowanej na sprawy społeczne. Ukierunkowanej na sprawy społeczne i aktywnie włączającej się w bieg spraw państwowych, jak piszą konstytucjonaliści. Czyli prezydentura może być taka, zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą zasadniczą w Polsce. I ja taką właśnie prezydenturę proponuję. Przede wszystkim prospołeczną. Musimy starać się o to, aby wzmocnić obecność armii NATO w Polsce, głównie armii amerykańskiej. My potrzebujemy na naszym terenie polsko-amerykańskich baz, amerykańskiej infrastruktury. To wzmocni bez wątpienia nasz system obronny. Natomiast generalnie my musimy odbudowywać polską armię. Jak ja słyszę, że się pan prezydent Komorowski chwali, jakie to on ma doświadczenie, bo on był ministrem obrony narodowej, to ja pytam prezydenta Komorowskiego, gdzie był w takim razie przez ostatnie 8 lat, kiedy Platforma niszczyła polską armię? Gdzie był? A był marszałkiem Sejmu, proszę Państwa, i słowem się nie odezwał, kiedy ograniczano fundusze na armię. Kiedy minister z rządu, który on wspierał, Rostowski, obcinał wydatki na polską armię, na jej uzbrojenie. Kiedy Klich likwidował polską armię, a dzisiaj szeregowcy mówią, taka perspektywa, jaką dla nas stworzono, to po czole się można popukać. To jest zaprzeczenie działania zgodnie z interesem państwa polskiego. Kiedy my, doświadczeni żołnierze, odchodzimy jak te okulałe konie. I w żaden sposób nie jesteśmy wykorzystywani z pożytkiem dla tworzenia siły polskiej armii. Dzisiaj polska armia potrzebuje odbudowy, ale potrzebuje odbudowy jako bardzo sprawna armia obronna, bardzo dobrze wyposażona. To też jest kwestia tego wielkiego planu odbudowy polskiego przemysłu. My powinniśmy mieć dobrze funkcjonujący także przemysł zbrojeniowy. Mamy naukowców w Polsce, mamy myśl techniczną. Mamy też potencjał, bo mamy ludzi, którzy umieją dobrze pracować. I w Polsce ten przemysł zbrojeniowy trzeba odbudować. Choćby także i dlatego, że broń dla naszej armii powinna być tu produkowana, pod naszą kontrolą. Bo dzisiaj wszystko jest elektroniczne. I proszę Państwa, lepiej, żebyśmy to my wymyślali kody do naszego uzbrojenia. A nie, żeby nam przynoszono je z zagranicy i potem nie wiadomo, kto jeszcze je miał. I na koniec, proszę Państwa, powiem jedno. Jesteśmy w stanie to zrobić, naprawdę jesteśmy. Jeżeli byli w stanie Polskę odbudować nasi pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie po wojnach, kiedy Polska była zrujnowana, to dzisiaj też jesteśmy w stanie to zrobić, bo mamy lepszą sytuację niż oni. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa. Można zrobić wszystko, jeżeli władza jest uczciwa. I jeżeli władza chce rzeczywiście działać i rozumie politykę jako rozsądną troskę o dobro wspólne. I ja wierzę w to, że jesteśmy w stanie zmienić władzę, która od 8 lat jest nieskuteczna. I proszę Państwa o wsparcie w tym zakresie. Już w wyborach prezydenckich wsparcie dla mnie 10 maja. Bo wierzcie mi Państwo, ja całym sercem oddam się pracy prezydenta Rzeczypospolitej. I całym sercem oddam się służeniu narodowi na tej niezwykle zaszczytnej, ale także ogromnie zobowiązującej funkcji. I wierzcie mi Państwo, będziecie dumni ze swojego prezydenta. Będziecie godnie reprezentowani.
dumni z tego, że wywodzą się z tego narodu i którzy ten naród godnie reprezentują, bo jest nas 38 milionów, leżymy jako państwo w sercu Europy i powinniśmy czuć, jaka jest nasza pozycja i tak się też zachowywać. I taką prezydenturę właśnie ja państwu proponuję. Myślę, że ona dzisiaj jest Polsce bardzo potrzebna.